3 marca w całej Polsce odbywały się biegi Tropem Wilczym. W mniejszych i większych miejscowościach uczestnicy pokonują biegiem 1963 metry. Odległość równa jest dacie śmierci, a konkretnie 21 października 1963 roku ostatniego żołnierza niezłomnego, Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Data ta jest bliska każdemu, kto rozumie, iż to właśnie niezłomni walczyli o naszą wolność, najczęściej tracąc życie z rąk komunistycznych oprawców. Bardziej wytrzymałym zawodnikom organizowany był bieg na 10 km. Mieliśmy okazję być w Białymstoku i Supraślu, gdzie chętnych do uczczenia pamięci żołnierzy niezłomnych nie brakowało. Patronat nad biegami w Białymstoku objął marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, a w Supraślu partnerem biegów był Instytut Pamięci Narodowej. 1963 metry chwały. Tak, 1963 metry chwały, po raz 7 w Białymstoku, a 12 raz w całej Polsce. Dlaczego tak ważne jest upamiętnianie naszych bohaterów? Jest to bieg rodzinny tym razem, jest to impreza patriotyczna i tak jak od 7 lat w Białymstoku całe rodziny z dziećmi, młodzież, dorośli, nawet starsze osoby naprawdę w wieku takim już podeszłym maszerują tą symboliczną odległość, tak? To jest data śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, który poległ z bronią w ręku, 1963 rok. No i robimy to, żeby te dzieci, ta młodzież, żeby pamiętały tę historię, co się działo po zakończeniu II wojny światowej, jak tu był w Polsce PRL, jak tutaj rządził komunizm, co się działo z tymi ludźmi, którzy chcieli walczyć o wolną Polskę. I niestety ginęli w więzieniach i nie doczekali tej wolnej Polski. 1963 metry chwały, bo to data śmierci jednego z ostatnich żołnierzy niezłomnych. To data również symboliczna, bo wtedy się kończy ta działalność żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zaczynali walczyć w 1939 roku i przez II wojnę światową i później przez kolejnych kilkanaście lat walczyli z nowym okupantem sowieckim o to, by Polska była wolna, by Polska była niepodległa. I dzisiaj podczas biegów Wilczym Tropem upamiętniamy nie tylko Lalka, ale wszystkich żołnierzy niezłomnych. 1 marca, dwa dni temu, mieliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data nieprzypadkowa, data upamiętnia 1 marca 1951 roku i rozstrzelanie metodą katyńską członków 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pułkownika Łukasza Cieplińskiego i oficerów Zarządu Głównego. To ważny moment, ważna data, szczególnie w dzisiejszych okolicznościach politycznych, gdy z podstawy programowej ma być wyeliminowany rozmistrz Witold Pilecki, najważniejsi pisarze polscy doby romantyzmu. Także trzeba o tym mówić, trzeba przypominać, trzeba edukować młodych ludzi, by pamiętali za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, co robili ich poprzednicy, ich dziadkowie, pradziadkowie, żeby Polska dalej była wolna. Biegli młodsi i starsi. Nikt nie narzekał. Powiedz mi, mój drogi, jak się ci biegło? Bardzo dobrze. Szybko, fajnie. Biegłem dobrym tempem, myślę. Bądź zmęczyłeś się troszeczkę? Nie. Ja. A jakbyś musiał jeszcze przebiec taki bieg, to dałbyś radę? Dałbym radę. A za rok będziesz startował? Tak. Cieszę się, że wziąłem w nim udział w tym biegu. Polecam wszystkim naprawdę, wszystkim. Powiedz mi, jakbyś miała jeszcze raz przebiec te 1963 metry, dałbyś radę? Tak, pewnie. Myślę, że z pewnością jakby dałabym radę. A powiedz mi, dlaczego to jest tak ważne, żeby chociażby takim biegiem czcić naszych bohaterów? Trzeba doceniać to, co Polacy, nasi rodacy robili tak naprawdę w poprzednich wiekach, w poprzednich latach. Trzeba to tak naprawdę uczcić w jakiś sposób i w tym momencie my jako szkoła Feniks mieliśmy możliwość uczestniczenia w tym biegu. Dlaczego tak ważne jest uczczenie naszych bohaterów, chociażby takim biegiem? Wie pan co, trzeba pamiętać o naszych przodkach, którzy oddawali życie za naszą wolność, za to, żebyśmy teraz żyli w pokoju, w dostatku. Także cześć i chwała bohaterom.